Nie jest jeszcze ustalone, w jaki sposób PKN Orlen połączy się z Lotosem. Minister energii zapowiedział, że nie chodzi o wchłonięcie Lotosu przez PKN Orlen, o przejęcie tej spółki. Pozostają więc inne scenariusze. Wymiana aktywów, jakaś forma współistnienia tych spółek w ramach jakiegoś parasolowego bytu ponad nimi. Nie wiadomo, jaki jest plan. I to jest najważniejsze w tej sprawie, ponieważ brak jasnego sygnału niepokoi inwestorów, co mści się w cenach akcji spółek. Oczywiście fakt, że pojawiła się informacja o tym, że Lotos będzie łączony z Orlenem, podniósł wartość akcji Lotosu, ale to była emocjonalna reakcja na to, że mniejszy podmiot, słabszy, łączy się z silniejszym PKN Orlenem. Nie była to racjonalna reakcja. Racjonalna, długofalowa reakcja rynku na tę niepewność będzie taka, że wartość akcji tych spółek prawdopodobnie będzie spadać. A zatem kluczowe jest to, aby powstała jasna polityka informacyjna rządu na temat fuzji, która, jeżeli ma się stać, to trzeba teraz jasno opisać, w jaki sposób, na jakich warunkach i kiedy.